Witam wszystkich widzów na kanale Akwarium Sklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Bohaterem filmiku jest kolejna popularna rybka z rodziny bociowatych, bocia karlowata, Bastia sidimuti. To są wesołe, ruchliwe, zwinne rybki, które wnoszą radość do każdego akwarium. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu motywuje i zachęca mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Boce karlowate pochodzą z południowo-wschodniej Azji. Zamieszkują wolno płynące rzeki i strumienie z piaszczystym podłożem, gęstą roślinnością, zatopionymi fragmentami drzew i korzeniami do rzeki Mekongu. W okresie pory deszczowej migrują w górę rzek do mniejszych dopływów i strumieni, gdzie odbywa się targ. Po raz pierwszy gatunek opisał Klaus Siewicz w 1959 roku. Początkującym akwarystom warto zastanowić się przed kupnem tych rybek. Boce karlowate to są słodkowodne rybki ławicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 10-12 osobników. W małych grupach może dojść do sytuacji, w której jedna z ryb będzie chciała podporządkować sobie pozostałe i nie dopuszczać ich do pokarmu. Na jedną rybkę potrzebujemy od 8 litrów, więc akwarium dla 10 rybek powinien być powyżej 150 litrów. Warto zaznaczyć, że w mniejszych zbiornikach boce karlowate mogą być agresywne jak do przedstawicieli własnego gatunku, tak i do sąsiadów z akwarium. W akwariach dorastają do 5-6 cm, płodność osiągają w wieku 11-12 miesięcy, żyją do 5-6 lat. Boce karlowate mają masywne, wydłużone, przypominające torpedo ciało pokryte drobnymi łuskami. Głowa duża, otwór gębowy w położeniu dolnym z trzema parami wąsików. Ciało pokryte charakterystycznym wzorem przypominającym szachownicę. Boki ciała pokrywają żółte kropki z czarną, mocno zarysowaną, poziomą linią biegnącą przez środek ciała. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników nie jest łatwe. Samice są większe i bardziej krągłe od samców w podobnym wieku. Samce mają bardzo wydłużone pyszczki i uwydatnione wargi. Boce karlowate preferują akwaria z licznymi kryjówkami, korzeniami, grotami, z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny. Z ozdób w akwarium powinny znajdować się doniczki, rurki PCV, w których często odpoczywają. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. Boce lubią wyskakiwać z wody i właśnie dlatego akwarium powinien być zasłonięty szybą lub pokrywą. Zalecane również w akwarium z bocami, oprócz zastosowanego mocnego filtra, który wytwarza ruch wody, dołożyć napowietrzacz, ponieważ woda musi być bardzo dobrze natleniona. Boce karlowate są bardzo wrażliwe na nagłe zmiany parametrów wody i właśnie dlatego nie zaleca się wprowadzać do świeżo zakładanego zbiornika. Potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 40%. Optymalne parametry wody. Temperatura 22-27, pH od 6 do 7,5, GH od 5 do 12. W naturalnym środowisku boce karlowate odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, mięczakami, larwami, zooplanktonem i glonami. Karmić rybek można żywą drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Na przykład mrożone dynie, cukinie, sparzone liście sałaty, szpinaku lub mniszki itd. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne i roślinne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami.
Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybę trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Boce karlowate nie powinny być trzymane wraz z rybkami o wyłoniastych płetwach, ponieważ mają tendencję do ich pogryzania. Można ich trzymać żyworodkami, guramikami, brzankami, innymi bociami, sumokształtnymi i łagodnymi karpiowatymi pływającymi w tonie. Rozmnażanie. Nie odnotowano udanego rozmnażania w warunkach akwariowych. Obecnie boce karlowate rozmnażane w dużych farmach rybnych w Azji Południowo-Wschodniej i w Europie Wschodniej przy użyciu hormonów. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.